Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Miło mi przywitać Państwa na uroczystej zbiórce z okazji wręczenia decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostek ochotniczych Straży Pożarnej w Zamieniu i Ładzyniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na terenie powiatu mińskiego funkcjonuje 93 jednostki ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 21 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym są właśnie te dwie jednostki, które otrzymają dzisiaj decyzję Komendanta Głównego. Jednostki OSP w Zamieniu i w Ładzyniu usytuowane są bezpośrednio przy drodze krajowej nr 50 po przeciwnych stronach drogi krajowej nr 2. Położenie ich siedzib umożliwia szybką interwencję i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na drodze. Obie jednostki wyposażone są w zestawy hydrauliczne do ratownictwa technicznego i mają wystarczającą ilość przeszkolonych druhów z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przy czym jednostka OSP w Ładzyniu wyposażona jest dodatkowo w ambulans, samochód lekki ratownictwa medycznego i dwóch jej druhów jest ratownikami medycznymi oraz dwóch pielęgniarzami. Niejednokrotnie jednostka ta pełniła dyżury w siedzibie naszej komendy. Te dwie jednostki trafiają, jak to my nazywamy, do tak zwanej elity jednostek OSP, co wiąże się nie tylko z profitami i zaszczytami, ale przede wszystkim, co chciałbym podkreślić, ze zwiększonym zakresem obowiązków. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Decyzja nr 7, łamane na 225 KSRG. Działając na podstawie paragraf 4 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zakresu szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz artykuł 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzyniu, utrzymywanej przez gminę Stanisławów, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Włączam z dniem 27 czerwca 2019 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Ładzyniu, gmina Stanisławów, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu, utrzymywanej przez gminę Mińsk Mazowiecki, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Włączam z dniem 27 czerwca 2019 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Zamieniu, gmina Mińsk Mazowiecki, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I spełniliście wszystkie wymagania przede wszystkim, bo to nie jest tak, że każda jednostka, która chce wyjść do systemu, ona wchodzi. Są bardzo ostre wymagania, trzeba wiele się nachodzić, żeby zdobyć
dodatkowy sprzęt, żeby mieć odpowiednie szkolenia, odpowiednią bazę. Także wiele, wiele, kilka lat zabiegaliście o to, żebyście mogli spełnić te kryteria. Bardzo cieszymy się, że kolejne dwie jednostki włączyły do naszego grona tych, które będą zabezpieczać nie tylko już lokalną miejscowość, nie tylko te osoby, które macie koło siebie mieszkające, ale również cały powiat. Jest to duża odpowiedzialność, ale te lata starania spowodowały, że dołączyliście do tego najważniejszego grona strażaków, którzy swoim profesjonalizmem, zaangażowaniem dołączyli do tego grona. Nie wszyscy mogą należeć do tego systemu, więc w takim wymiarze na pewno jesteście wyróżnieni, jesteście w elicie. To ogromny zaszczyt, ale również i obowiązek, i odpowiedzialność. Moi drodzy, to wydaliście początek temu, że chcieliście. Ale teraz przed wami dużo pracy. Znam was, jestem głęboko przekonany, że podołacie tym nowym obowiązkom. A do tego przekonania dołączam życzenia, żeby tak było. Wykorzystam dzisiejsze spotkanie również do tego, aby bardzo serdecznie podziękować panu wojewodzie Sylwestrowi Dąbrowskiemu za wspieranie działań ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu mińskiego, ale nie tylko ochotniczych straży, bo pan wojewoda zawsze pamięta o tym, że jest z powiatu mińskiego i w wielu obszarach naszej działalności służy nam pomocą. Panie wojewodo, bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję również panu komendantowi Gonerze. Tak się składa, że nasze kontakty są w miarę częste i muszę powiedzieć, i chcę to powiedzieć, że współpraca z Państwową Strażą Pożarną na poziomie województwa jest bardzo dobra, natomiast na poziomie powiatu jest znakomita. To jest narybek, który z całą pewnością zasili szeregi ochotniczych straży pożarnych. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się już na tym etapie, pewnie trochę przy pomocy rodziców, ale założyć koszulki z napisem Straż. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to filar ratowniczy kraju. Skupia w sobie najlepsze jednostki ratownicze, inspekcje, służby, straże. A dzisiejsze wejście Ładzynia i Zamienia do KSRG to jest wielki prestiż i nobilitacja dla naszych jednostek. Gratuluję serdecznie naszym strażakom. Chciałabym również powiedzieć, że OSP Ładzyn to także grupa medyczna. Wchłonięcie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozwoli na rozwój sprzętowy, organizacyjny i społeczny. Tutaj w imieniu swojego szefa, wójta gminy List Mazowiecki Antoniego Janusza Piechowskiego, którego nie ma z nami z powodów zdrowotnych, ale sercem na pewno jest z wami, bo myślę, że też jego działanie przyczyniło się do tego, że dzisiaj możemy świętować to wydarzenie. I pozwolę sobie przeczytać jego list, który skierował zarówno do druhów z Zamienia, jak i do druhów z Ładzynia. Szanowni druhowie, z okazji włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w imieniu własnym, władz samorządowych oraz mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki składam wam serdeczne gratulacje. Od wielu lat jednostka aktywnie uczestniczy w realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych, stając się jedną z najaktywniejszych nie tylko w gminie Mińsk Mazowiecki, ale także w całym powiecie mińskim. Uznać ją należy za bardzo ważny element systemu bezpieczeństwa. Dlatego też wasze aspiracje i starania zmierzające do włączenia jednostki do systemu musiały zostać dostrzeżone i ostatecznie zakończyć się sukcesem. Ja mam przyjemność pracować w Radzie Gminy od 2010 roku. Tak się stało, że miałem okazję uczestniczyć też od 2010 roku jakby w odrodzeniu tej jednostki Zamienia, ponieważ tutaj jakby zaczęła się ta nowa historia i przez te 10 lat tak naprawdę zrobiliście bardzo wiele i doszliście do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteście. Gratuluję z całego serca, że udało wam się to zrobić. Myślę, że tutaj począwszy od prezesa Cezarego Klocha, który dzisiaj jest już pracownikiem Państwowej Straży Pożarnej, poprzez prezesa Tomasza Króla i całe te dwie kadencje zarządów, które przez ten czas były, wykonaliście wielką pracę i teraz odnosicie ten sukces. Także jeszcze raz gratulacje od całej Rady Gminy i życzę wam przede wszystkim, żebyście, tak jak tutaj pan starosta zauważył,
ten młody narybek, który tutaj stoi w Władzyniu, żeby też u nas w Zamieniu się pojawił i żeby to było to takie nowe pokolenie, które później będzie w dalszej kolejności pracowało dla naszych mieszkańców. Dzisiejsze uroczystości koronują nasze zaangażowanie, pracę i wyrzeczenia w życiu rodzinnym. Jestem uradowany, że nasz trud został doceniony. Niewątpliwie Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest fundamentem bezpieczeństwa kraju. Skupia wokół siebie najlepsze jednostki służby ratowniczej. Wejście w te struktury jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla naszych jednostek. Przyjmując na siebie ten zaszczytny, ale i trudny obowiązek działania w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, pragniemy zapewnić o naszej pełnej gotowości niesienia pomocy na wypadek pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Nie tylko na terenie naszych miejscowości czy gmin, ale również powiatu i województwa. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać stawianym nam zadaniom. Następnie dziękuję Wam, drodzy druhowie. Bez Was nie byłoby dzisiejszego dnia. Zarówno jednostka OSP w Władzyniu, jak i jednostka OSP w Zamieniu w ostatnich latach przeżywały niemałe odrodzenie. To dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu jesteśmy dzisiaj w tym miejscu. Ostatnimi laty wykonaliśmy tytaniczną pracę i przebyliśmy długą drogę do dzisiejszego świętowania wstąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jako prezes jestem dumny z Was, wszystkich, z pracy i czasu, który poświęcaliście przez ostatnie lata. Jednak same zaangażowanie mogłoby nie wystarczyć, gdyby nie pomoc naszych władz samorządowych, przede wszystkim gminy Stanisławów i gminy Mińsk-Mazowiecki. Będąc odradzającymi się jednostkami, gminy te obdarzyły nas ogromnym zaufaniem. Dziękujemy za kredyt zaufania, który otrzymaliśmy od pierwszych dni ponownego funkcjonowania. Ogrom środków przeznaczonych na sprzęt ratowniczo-gaśniczy, sprzęt ochrony indywidualnej ratowników, środki przeznaczone na szkolenie oraz remonty strażnic miały duży wpływ na rozwój naszej jednostki. Słychać TV.